Więc towarzysze, jesteśmy z towarzyszem Jakubem na stacji metra Bastylia i tutaj widzimy pozostałości twierdzy zburzonej właśnie przez rewolucję burżuazyjną, rewolucję, która obaliła feudalizm. Więc właśnie burżuazja francuska do dzisiaj myśli, że już to jest ostatnia rewolucja, jakakolwiek nastąpiła, już nie będzie jakiejkolwiek innej rewolucji. Dlatego tak dumnie to pokazują jako element swojego dziedzictwa, element swojego zwycięstwa. Ale mam dla francuskiej burżuazji złą wiadomość. Będzie jeszcze jedna rewolucja i ta rewolucja obali burżuazję. Więc w każdym razie, towarzysze, mamy tutaj taką sprawiedliwość burżuazyjną. Tych oficerów tutaj zostało zabitych kilku. Nawet mi się nie chce sprawdzać ilu dokładnie, ale chyba jeden czy dwóch oficerów. No, w zamian burżuazja rozstrzelała 20 tysięcy komunardów, 100 tysięcy zostało wysłanych na zesłanie, więc za kilku oficerów burżuazyjnych zabijano tysiące. Więc towarzysze, jesteśmy z towarzyszem Jakubem na wzgórzu Montmartre. Jesteśmy w historycznym miejscu właśnie rozstrzelania oficerów 18 marca 1871 roku. W tym właśnie miejscu Gwardia Narodowa składająca się z zrewoltowanych robotników 18 marca rozstrzelali oficerów. Jest to ten taki symboliczny początek pierwszej rewolucji robotniczej, komuny paryskiej, trwającej ponad 2 miesiące, podstawy będącej inspiracją dla robotników całego świata, dla komunistów. Więc towarzysze, kontynuujemy zwiedzanie Francji. Jesteśmy teraz z towarzyszem Jakubem w dzielnicy seksshopów, burdeli, seksu pod słynnym kabaretem Moulin Rouge. Więc ja, jako osoba znająca język francuski, mogę powiedzieć, że bardziej popieram drapeau rouge, czyli czerwony sztandar, a nie czerwony młyn, będący właśnie miejscem, gdzie tańczą nagie kobiety. Więc towarzysze, jestem z towarzyszem Jakubem cały czas, zwiedzamy. Towarzysz Jakub zarzekał się, że nie będzie przyjeżdżał do Paryża zobaczyć wieżę Eiffla, ale jednak zrobiliśmy wyjątek, zmiana planów. Tu jest wieża Eiffla, tutaj Pałac Inwalidów, a my udajemy się pod polską ambasadę protestować przeciwko represjom wobec polskich komunistów.